A tu znowu co? Tu znowu co? Aha. No, to dobrze, że nam to otworzyło jakąś drogę. Ale myślę, że to jest jakaś taka jakaś taka inna niż główna. Oho. Tu jeszcze coś na mapie? O kurczę, jedna karta, druga karta, jedna za drugą. Fajnie, fajnie. Znowu gargulec, który nie będę wiedział, o co mu chodzi. Wpadłyście. O kurczę. O, widzicie, patrzcie, jak garnek specjalnie ukryli przede mną. No, skakuj tam. O, wypadł stąd. Wypadł z baru. O, jeszcze tam. Ale one się ruszają jak muchy w smole. Co nam to odkryło? Co nam to odkryło? Znowu nie będę wiedział, co ty ode mnie chcesz. Ty. Niedobry. Ja tu nic nie widzę. Kurczę, one strzelają przez to. Udało mi się ten drugi też trafić? Ochlika. A widzicie, tu coś ukazywało. Ale już chyba się zmyło. A widzicie, tu. A widzicie. I to chyba trzeba zrobić tak szybko, żeby nie zdążyło to zniknąć. Bo byśmy spadli. No i co? O! Jak usprawniło nam to podróż? Nawet sobie nie wyobrażacie. No! Ciekawe, gdzie prowadziły tam te inne drogi tym kółkiem, co tak się podnosiło i opadało. Może do tego jakoś dojdziemy. A jeżeli nie, no to trochę trudno będzie wrócić nam. Zobaczymy. Gdzie my znowu jesteśmy? Co tu się dzieje? One w ogóle atakują mnie, te ślimaki. I w ogóle szybko się jakoś budzą. O, karta. O, ciekawe, czy są powtarzane. Czy można zdobyć jeszcze jedną taką samą na przykład. To by było dziwne. Na mój gust. Oho. Karta? Może to będzie karta. Ile tu jest? 12. O, karta. Fajnie. A tu gdzieś był ten zgredek. On gdzieś się tutaj czai. Się gdzieś czai, mały zgredek. Chodź tu. A, tu jesteś. Chodź, chodź. Chodź do domczu. Chodź do domczu, tak. Tu. No, myślałem, że już nie będę mógł zebrać tej fasolki. A tak się pokwapiłem, żeby go... kurczę... ściągnąć tutaj. Gdzie my znowu jesteśmy? Kurczę. Zapętliłem się... Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co tu jest. Ło! Spadłem. Zjechałem, znaczy się. Ale gdzie znowu ja zjechałem? Kurczę! No troszeczkę niefajnie. Troszkę niefajnie, bo... się zamotałem znowu.
Nie wiem, gdzie jestem. A, może tym się da wjechać. A, widzicie. Tym się da wjechać, a tym się da zjechać. Aha, tylko że nie wiem, o co chodzi. Co tutaj mam? A, ło, irytek. Irytek. Nie denerwuj mnie. Aha. Aha, aha, rozumiem już, rozumiem. Tu mam, będę wychodził, dobra. To nacisnę to. Nie, to nie to. Jeszcze raz, to otworzę. Teraz takie zielonkawe coś. Coś takie... Ło, atakujący chomik. Chciałem powiedzieć chomik. Atakujący chomik. Tak, spadaj. Oho. Chyba ustaliłem takie coś, że nam się może udać przejść. A jak nie, to będziemy musieli niestety wracać. Wychodź, wychodź. Harry. Spadł sobie tu gdzieś ten ślimok. Hopa! Złap się! No. Obyś nie spadł, bo nie mam zamiaru kontynuować od save'u. Nie wiem nawet, gdzie on był ostatni. Gdzie był ostatni save? Pamiętacie? Sobie możecie tam cofnąć. No właśnie, tu coś widziałem z góry. Tu coś z góry widziałem. O! Kora w słoiczku. Szczerze wolałbym kartę, bo jako tako tutaj nie tracę życia. Znaczy tracę go albo do końca trochę, to mi się jakoś nie zdążą. O, zbiory! Zbiory, zbiory, zbiory. Znowu jakaś kora. O, karta. No właśnie, to się bardziej przyda. Nie ma tu nic ciekawego. O, właśnie na przykład to. Śluz. Chociaż mi to potrzebne nie jest. A po co nam jest, powiem wam to. Po co nam jest to? Jest tu coś, żebym mógł tutaj... A, na przykład może po to. Na przykład może po to. Ale jakoś specjalnie nie potrzebuję tych fasolek, żebym tutaj się kwapił, żeby je zbierać. Ale cóż, twórcy gry stwierdzili może... O, ty tutaj nas chcesz zaskoczyć. Spadaj, spadaj. Nie ma tu miejsca dla ciebie. Tu coś znowu się święci. Jakiś chochliczek. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest ten chochlik? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tu jesteś. Ty. Gin, przepadnij! Żebym znowu nie spadł, bo mi się to często zdarza. Opa. A tu co to jest? Raz, dwa. Nie ma tu nic ciekawego jeszcze w koło. Muszę znajdywać te karty. Przepraszam bardzo. Które zachrypłem. I hoppa. I hoppa. O, o, o. I hoppa. W ogóle jeszcze nic nie znalazłem chyba z tego, co mi Hermiona powiedziała. I to mnie dosyć martwi. Alohomora. O, tutaj się czaisz. A ja mam kartę, a ty nie masz karty, ty zaraz cię wrzucę do dziury. Jest tu dziura? Jest tu dziura. Dawaj fasolki. O kurde. Taki brzydal. Jaki brzydal. Cicho być. No
co tutaj jest? Tu chyba nic nie ma. No cóż, nie będę się tym przejmował. Co tam jest, jak tam nic nie ma? Tutaj za to coś jest. Znowu ten gumochłon. Gumośluzogon. Gumo. Tam jakiś będzie sekret. Ja wam to mówię. Mówię to wam ja. Że coś tu będzie. Wiem, że coś tu będzie. Chodź tu, żabo. Ty. Nieładna. Niedobra. No. I o tym mówiłem, że tutaj powinno się w tym momencie gdzieś pojawiać, co się pojawia. Uuu, nie spadajcie! Kurczę. No, bo mi się skończy świecić gargulec. I będzie przypał. Będzie trzeba wracać. I chyba tak się stało. Chyba tak się stało. A tu jeszcze coś lata. Kurde. Wrócę do gargulca chyba, wiecie? Wrócę do gargulca i jeszcze raz potraktuję go różdżką. Lumos! Wiem już, co pokazujesz. Jakiś prostszy sposób chyba przejścia przez to bagno. A nie! Ty pokazujesz taki ładny kuferek. Szkoda, że w nim nie ma karty. No trudno, ale da się też przejść. Kurczę, dwie pierścienie na jednym ogniu. Fajnie, fajnie. Już lubię te gargulce. Wcześniej mnie jakiś zdenerwował. Wow! Ale żarty przednie, naprawdę. Przednie żarty. Ale tak się nie powinno robić. Ja tutaj się zdrygnąłem wręcz, można powiedzieć. Skercz, skercz. Ale nie chciałbym w ogóle spaść do tego zielonkawego czegoś. I chciałbym się właśnie przed tym uchronić. Kurczę. Pieczone. No nie. Żbycie. Nie lubię właśnie tego typu przejściówek. Nie lubię tego typu przejściówek, gdzie kurczę, muszę skakać po czymś i zawsze gdzieś wpadnę. Jeszcze ten system tej skakania to jest tak intuicyjny, że po prostu może człowieka trafić brzydka rzecz. Tak zwany, jak już kiedyś wspomniałem, szlag. Można to nazwać. No ale trzeba sobie jakoś radzić. No kurczę, już druga wpadka taka. Nieładnie, nieładnie z mojej strony, naprawdę. Żabo, nie denerwuj mnie. Ble, ble, ble. Ty do domu. Nie chcę się denerwować. Tak, użyłem bank. Idę do pana z Gretka z powrotem. Kurczę, no, znowu spadłem. Ajajajajaj. Takie to życie. Widzę, że to troszeczkę trudniejsze jest niż jedynka. W jedynce było mało chyba takich miejsc, gdzie można było spaść i stracić całkowicie życie. Ciekawe, co by się stało, jakbym tutaj tak stał i mi zgaśnie różdżka. Mnie tu... No, co to? No... To chcę, to chcę i to chcę.
Ciekawe, a może mi się uda tutaj nie spaść?